jeśli wyborcy w tych wyborach mi zaufają, to będzie w najbliższych, zbliżających się, to będzie ostatnia kadencja na fotelu wójta gminy Strzałkowo. Nieoficjalnie mówi się o panu Andrzeju Kasprzyku jako kandydacie Prawa i Sprawiedliwości. Musimy, tak jak powiedziałem, poczekać na to. Mam wrażenie, że ta dyskusja wewnątrz PiS-u jeszcze się toczy, a więc decyzji ostatecznej nie ma. Kontrkandydaci ewentualni po prostu czekają, czy jest i do końca się nie decydują na to, czy jest sens startowania. Teraz, kiedy poprzez przygotowywanie zmian w ordynacji wyborczej mówiło się o kadencyjności wstecz, już giełda była dosyć obfita, więc myślę, że kiedy Grzywiński w cudzysłów i jego czas wójtowania się zakończy, tych kontrkandydatów czy nowych kandydatów będzie kilku. Skład osobowy jest prawie gotowy, natomiast no, będą jeszcze pewne korekty. Nie wszyscy ze starej ekipy chcą startować, a więc musimy poszukać nowych, młodych twarzy, które chciałyby zaangażować się w pracę w samorządzie. I myślę, że po wakacjach będziemy gotowi do rozmowy o nazwiskach. Ci ludzie, którzy pracują na rzecz powiatu, na rzecz społeczności powiatowej, nie słuchają Strzałkowa. Nie chcą słuchać, nie chcą z nami rozmawiać, robią nam na przekór w sensie takim, że mają lepszą wizję. Przykładem tutaj może być Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Wincentego Witosa, który przekształcono w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w nadziei, że to jest twór, który przyciągnie mnóstwo nowych kierunków, pieniądze w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. I co? I nic. Idziemy po równi pochyłej do rozwiązania tego tworu i to jest dla mnie ból, kiedy podajemy znowu rękę powiatowi, mówimy spróbujcie przekazać szkołę do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwie bez echa, bez odpowiedzi uznają, że to jest zły pomysł. I uważam, że to myślenie powoduje, że jesteśmy coraz dalej od siebie. Od samego początku mam to zdanie i przekonanie wewnętrzne, że skazano tę szkołę na niebyt. Pan oceni, że za kilka lat zniknie ta szkoła w ogóle z tak, mapy edukacyjnej tak, powiatu? Tak, nie ma wzrostu zainteresowania, nie ma absolutnie naboru do tej szkoły, co w perspektywie skaże ją na zagładę. Działania są takie, że z jednej strony Orchowo pieniędzy nie daje, więc ich się nagradza, budując drogę Orchowo-Wólka-Orchowska, co jest skandaliczne w moim przekonaniu i nie do przyjęcia zachowań. Dla gminy Powidz, które daje około 200 tysięcy do rozbudowy szpitala, daje się 400 tysięcy na rozbudowę chodnika, a Strzałkowo, który ma podpisane porozumienie równolegle do uchwały podjętej na budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych z udziałem naszych pieniędzy, powiat mówi, że nie ma pieniędzy. No to wszystko powoduje, że w moim przekonaniu brak jakiejkolwiek logiki działania. I myślę, że PSL-owi monowładza w powiecie po prostu zaszkodziła. Gdyby był koalicjant, podpowiadałby, ktoś kogoś by musiał słuchać. A tak, mamy to, co ma. Przecież widzimy gołym okiem, że miasto Słupca dzisiaj buduje się na terenie gminy Słupca, więc tak naprawdę mieszkańcy zostawiają podatki na terenie gminy. A więc tu jest konflikt interesów, który powoduje, że samorządowcom też trudno się dogadać co do połączenia. Moje zdanie jest takie, dla dobra mieszkańców miasto i gmina powinny być połączone. Z wielką radością przyjmuję dogadanie się tego tworu politycznego, który chce wystartować do Rady Powiatu, jakim jest Razem dla Powiatu. Uważam, że to jest pomysł bardzo fajny, bo to jest przykład na to, że zdejmujemy czapki z szyldem politycznym, mówimy chodźcie, gadamy dla dobra powiatu, mieszkańców, co dla nich jest najważniejsze, wsłuchajmy się ich w głos. Szkoda, że nie dołączyło do tego projektu Prawo i Sprawiedliwość, bo to byłby dowód pełen na to, że apolitycznie można na terenie powiatu słupeckiego coś cennego zrobić. A tak mamy monolit, mamy jedynie słuszną partię, która zarządza powiatem przez 4 lata, w moim przekonaniu tak sobie, i mamy pewien kłopot. Tak. Możemy wybudować szpital, a nie będzie miał to kto pracować. I w ślad za tym nie będziemy przyjmować pacjentów. To jest duży niepokój. A szpital będzie duży, szpital będzie miał większe możliwości, jeśli chodzi o kontrakt. I tutaj rzeczywiście trzeba będzie dużej sprawności menedżerskiej, żeby
utrzymać ten poziom, który przy rozbudowie zakładamy. Czy pani dyrektor to udźwignie? Ja nie wiem.